Siostry i bracia, na początku tej Eucharystii usłyszeliśmy słowa Pan z nami. One są podobne do tych słów, jakie usłyszał Gedeon. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Są ważne, że Słowo Boże wciąż przenika całe nasze życie, a Bóg poprzez anioła przypomina nam, że nieustannie jest z nami. Kiedyś anioł oznajmił człowiekowi: Pan jest tobą. Dzisiaj Bóg przez kapłana, kiedy przychodzimy na Eucharystię, z konkretną sytuacją, bo ktoś przychodzi na Eucharystię z chorobą, inny z jakimś nałogiem, jeszcze inny z nieszczęściem, tragedią. I na początku tego spotkania słyszy się słowo: Pan jest z tobą. Wydawać by się mogło, że Boga nie ma ze mną, bo przecież cierpię, bo choruję, bo same nieszczęścia. I tak jak wspomniałem wcześniej, człowiek skłonny jest widzieć zło, a nie widzieć dobra. Więc Bóg na różne sposoby przypomina się: jestem, nie opuściłem cię, nie porzuciłem, jestem. Ta jego obecność nie jest statyczna, ale jest dynamiczna, bo chce działać, bo jest Bogiem. Ale uzależnia swoje działanie od nas, od naszej woli. I w czasie mszy świętej 4 razy możemy usłyszeć te słowa: Pan z wami. Może nikt się nad tym nie zastanawia, bo przywykliśmy do tych słów. Traktujemy to też jako pozdrowienie. Ale warto sobie uświadomić, że te słowa mają ogromne znaczenie. To jest stwierdzenie faktu: Pan jest tobą w tej chorobie. Pan jest tobą w tym nieszczęściu, w tej tragedii, w tej trudnej sytuacji. Kiedy Gedeon w Ofrach mucił zboże, by je ukryć przed Madianitami, ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon: Wybacz, Panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam nasi ojcowie? Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu, a oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów? Te słowa wydają mi się być bardzo podobne do tych, które może my sami wypowiadamy. Jeśli Pan jest ze mną, to dlaczego ta choroba, to nieszczęście, to zło? Gdzie są te cuda, o których czytał w Piśmie Świętym, które uczynił Jezus? Gdzie one są, jeśli Pan jest ze mną? Ja tego nie widzę, nie czuję, nie doświadczam. Podobne słowa, bo człowiek jest podobny do siebie. Jesteśmy podobni do Gedeona. On był podobny do nas. Ze swoim myśleniem. Bo kiedy dzieje się zło, nie zwracamy uwagi na Pana. Poza tym wiążemy obecność Pana z brakiem chorób,
nieszczęść, tragedii, niepowodzy. Wydaje nam się, jeśli Pan jest ze mną, to tego zła nie powinno być. Jeśli Pan jest ze mną, to tej choroby nie powinno być, tych nałogów. A skoro są, to być może Bóg mnie opuścił, Bóg o mnie zapomniał. W Księdze Izajasza możemy przeczytać takie słowa. Izrael mówi, Pan o mnie zapomniał, Pan mnie opuścił. I Bóg mówi, czy niewiasta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, o dziecku swojego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę. W Księdze Powtórzonego Prawa przeczytamy słowa, które Bóg wypowiada do swojego ludu. Cokolwiek byś doświadczał, przez cokolwiek byś przechodził, w jakiejkolwiek znajdziesz się sytuacji, nie bój się i nie lękaj. Jestem z tobą, nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Bóg zapewnia o swojej obecności, bez względu na to, przez co przechodzisz, czego doświadczasz, z jakim złem się mocujesz, nie bój się, nie lękaj, bo Pan jest tobą, nie jesteś sam. I dlatego te słowa, które wypowiada anioł do Gedeona, Pan jest tobą, bo on zapomniał, bo on zwątpił. I dlatego te słowa, które my słyszymy w czasie prawiecy, co mówi anioł, kiedy Gedeon się skarży, gdzie jest Pan, dlaczego tego nie widzę, nie czuję. Anioł mówi takie słowa, idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z rąk Madianitów. Madianici byli przekleństwem dla Izraelitów, pędzili ich w wielką nędzę. Nieśli ze sobą śmierć, zniszczenie, biedę. Oni byli przekleństwem. Izraelici narzekali. Poddawali wątpliwość obecność Pana. I kiedy Bóg posyła anioła, przez tego anioła mówi Gedeonie, czemu narzekasz? Wciąż narzekasz. Wciąż masz pretensje, użamasz się nad sobą. Weź się w garść. Idź z tą siłą, którą posiadasz i pokonaj Madianitów. Zamiast narzekać, ukrywać się. Idź z tą siłą, którą posiadasz. Siłą dla Gedeona jest Pan. Pan jest z tobą. To nie chodzi o to, żeby Gedeon poszedł sam. Ale poszedł z tą świadomością, że ma w sobie potężną moc w osobie Pana i dzięki niemu pokona Madianitów. Gedeon do tej pory nie miał takiej świadomości. Stąd narzekał, lękał się, ukrywał. Nikt go nie uświadomił, nikt mu nie powiedział, że z nim jest Pan. Dopiero Bóg przychodzi mu z pomocą i budzi w sercu świadomość. Jestem z tobą. Ja cię nie opuściłem, nie porzuciłem. Czekam, aż ty zaczniesz działać, bo ja jestem gotowy do działania. Moje działanie uzależnia się od twojego działania. I podobnie jest właśnie w naszym życiu. O czym warto sobie uświadamiać, na co też warto zwracać uwagę, to w różne sytuacje. Tych małych i tych wielkich, że mamy w sobie potężną moc, czyli tę władzę, którą Bóg nam dał. Oczywiście możemy narzekać, możemy się martwić, możemy mieć pretensje do Boga, możemy przeklinać siebie i innych,
sensu życia, a możemy odkryć obecność Boga i wtedy w oparciu o tę moc zmienić swoją sytuację. Czy Bóg nie mógł zmienić sytuację, w jakiej znalazł się Gedeon? Mógł w sposób bezpośredni, ale nie uczynił tego. On chciał, żeby tę zmianę zauważyło się Gedeon. Jeśli jesteś w złej sytuacji, moglibyśmy tak sparafrazować te słowa, Bóg mówi do Gedeona, no to się zaangażuj, nie siedź z założonymi rękami. Zrób coś. Zamiast narzekać, zrób coś. Sytuacja zmienia się wtedy, kiedy człowiek zaczyna coś robić. Jeżeli mam gorączkę i będę siedział w domu i mówił, dlaczego lekarze nie chcą mi pomóc, dlaczego nie mam nikogo, kto by mi pomógł. Cierpię, mam gorączkę, nie mogę poradzić sobie z tą chorobą. Dlaczego Bóg dopuścił tę chorobę? I gdybym tak narzekał, być może ta gorączka by mnie zabiła. Ale kiedy widzę, że mam gorączkę, szukam jakiegoś leku. Jeśli on nie skutkuje, idę do lekarza. Lekarz przepisuje leki. Ale ja te leki muszę wykupić. Ja je muszę zażywać. I wtedy jest efekt. Sama obecność lekarza, wizyta lekarza niczego nie zmieni. Musi być zaangażowanie z jednej i z drugiej strony. I Bóg się chce zaangażować w moje życie. Chce być obecny w moim życiu. Ale ja muszę podjąć też konkretne kroki i rezultaty. Znaczy mówiąc, kiedy ja wołam do Boga, Bóg mówi, dobrze, zróbmy to razem. Nigdy osobno, zróbmy razem. I kiedy ja muszę się zaangażować, muszę sobie pokonać lęk. Bo w Gedeonie był lęk, on bał się Madianitów. W jego rodzinie było bałwochwalstwo. Był kult obcych bogów. Gedeon bał się konsekwencje usunięcia bożków ze swojej rodziny. Bał się przeciwstawienia Madianitom. Był lęk. Więc najpierw musiał pokonać w sobie ten lęk. Dzisiaj, kiedy my gromadzimy się na tych rekolekcjach, bardzo sobie świadomi, że Jezus również nas zachęca do tego, byśmy uwierzyli w Jego obecność. Jestem z wami przez wszystkie dni. A to oznacza, że nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy dobrze nam się układa, kiedy jesteśmy zdrowi, ale również wtedy, kiedy jest źle. Jeżeli takich sytuacji jest więcej, jeśli złe sytuacje jest więcej niż dobre, jeśli mamy takie dni, a może być ich więcej w naszym życiu, kiedy jest ciężko, kiedy nam się nie układa, to Bóg jest obecny w tych sytuacjach. I skoro nie działa, to nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że czeka na krok z naszej strony. Czeka na nasze zaangażowanie. Bóg mówi, idź z tą siłą, jaką masz w sobie i zmierz się z tą chorobą. Pokonaj ten nauk. Zmień swoją sytuację. Zamiast narzekać, martwić się, lękać, oprzyj się na mnie i zmień swoją sytuację. To, co mówiłem wcześniej, jeśli jest ciemno, można narzekać i przeklinać ciemność, a można też zapalić świeczkę i wtedy jest jaśniej. Kiedy wszystkie drzwi są zamknięte, ktoś powiedział, że Bóg otwiera okno. Tylko trzeba się porozglądać i przez to okno ucieknąć w sytuacji bez wyjścia. Coś trzeba zrobić. Bóg daje sygnały, daje światło. A przede wszystkim nieustannie się przypomina, jestem z Tobą, Pan z nami, jestem z Tobą. I kiedy kończy się Eucharystia,
Idziemy do domu też z tymi słowami, tam z nami. Jezus idzie z nami do domu, do tej sytuacji, w której my się znajdujemy. Siostra Faustyna mówi, że Jezus mi powiedział, że Bóg Święty jest z nią tak długo, jak tylko ona chce. To zależy od niej. A więc jeśli przyjmiemy Jezusa, On jest z nami tak długo, jak tylko chce. Mało tego, Jezus mówi, idę z Tobą do domu, do Twojej rodziny. Nie idziemy sami, ale nie mamy świadomości. A jak nie ma świadomości, to wtedy nic się nie wydarzy. Ja muszę sobie uświadomić, że jest Pan i na Nim się oprzeć. I to zło pokonać Jego mocą. O czym będziemy mówić? Myślę, że te słowa będą przewijać się przez całe rekolekcje, ale warto do nich też sięgać w czasie osobistej modlitwy. Dzisiaj, na przykład kiedy będziecie się kłaść spać, rano, kiedy będziecie wstawać, warto sobie uświadomić, Pan jest ze mną. A więc ten dzień może wyglądać całkiem inaczej. Moc Jego jest w zasięgu mojej ręki. Ode mnie zależy, czy skorzystam z tej mocy, czy nie. Czyli z tej władzy, tak jak policja. Mogę zatrzymać zło w swoim życiu. Mocą Pana, nie własną, ale mocą Pana. Mogę położyć granice złem, mocą Pana. Mogę przepędzić te demony ze swojego życia, tak jak Gedeon przepędził Madianitów. Mocą Pana, bo ze mną jest Pan, moc wysoka. Zatem warto sobie jeszcze raz przypomnieć te słowa, może je sparafrazować, jakie Gedeon usłyszał od anioła. Gedeon, nie narzekaj. Nie użalaj się nad sobą, bo sytuacja się nie zmieni. Jeśli Ty się nie zaangażujesz, jeśli nie oprzesz się na Bogu, Pan jest Tobą, zrób coś, aby Twoja sytuacja się zmieniła, bo Pan jest z Tobą.